Wiecie Państwo, że otworzę obrady 7. sesji Rady Miejskiej. Przeproszę za te pięć dokładnie minut opóźnienia. Przedłużyła się nam troszeczkę dyskusja na Komisji Budżetu i Finansów i tuż po Komisji Budżetu i Finansów. Z tego też powodu uciekło nam te kilka minut. Także witam Państwa serdecznie, Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza wraz z współpracownikami, gości będących na sali, wszystkich oglądających nas za pośrednictwem internetu. Pierwszy punkt, drodzy Państwo, zanim wejdziemy w porządek obrad, poproszę, żeby Pan Burmistrz zaproponował pewną poprawkę do porządku. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, w związku z wątpliwościami, jakie nam się wspólnie pojawiły na Komisji Budżetu i Finansów, proszę o zdjęcie z porządku obrad punktu, punktu 15 i punktu 16 dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej i zmiany budżetu i budżecie na rok bieżący. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za taką korektą budżetu? Proszę o podniesienie ręki. W porządku obrad. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Od razu w drodze, tylko żeby radni widzieli, w drodze wyjaśnienia dlaczego. Uzgodniliśmy na tamtej sesji, ale nie mogliśmy mieć materiałów, bo wniosek głosowaliśmy bez przygotowania materiału, że dług może być wyłącznie w wielkości niezbędnej dla środków własnych w inwestycjach, gdzie mamy środki zewnętrzne. I nie mieliśmy pewności, czy ten dług, który jest wpisany, to jest dokładnie ta wielkość środków własnych. Ale na następnej sesji burmistrz to bardzo precyzyjnie przeliczy i będziemy mieć wszyscy stuprocentową pewność, że długi gminy Polkowice to są środki własne niezbędne dla inwestycji, na które otrzymujemy środki zewnętrzne typu schetynówki i inne. A więc chcielibyśmy tu być już dzisiaj precyzyjni. Dlatego nie mogliśmy dzisiaj tego, że tak powiem, dalej procedować. Ale na następnej sesji już co do grosza to przeliczymy i w materiałach jakby Państwu pokażemy. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przejdziemy do realizacji porządku obrad. Punkt pierwszy tradycyjnie brzmi wybór sekretarza obrad. Dzisiaj zaproponuję panu Andrzejowi Kotowi tę funkcję. Czy pan radny się zgadza? Zgadzam się. Dziękuję. Kto z Pani i Panów Radnych jest za tym, aby Pan Andrzej Kot został sekretarzem obrad. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Jednogłośnie. Jednogłośnie. Punkt drugi brzmi podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym. Czy są może uwagi bądź pytania do tego porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. Zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Jednomyślnie podjęliśmy tę uchwałę. Punkt trzeci brzmi podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. I teraz mamy właśnie punkty podatkowe. Poinformuję Państwa tylko, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała te uchwały. Niestety z uwagi na deflację, jak się wyraziła Pani Skarbnik, pewne podatki spadają, a więc w przyszłym roku będziemy mieć z tego tytułu kilkaset tysięcy złotych mniej w projektowanym obecnie budżecie. Zapytam Panie i Panów Radnych, czy są pytania do uchwał podatkowych? Jeśli nie, kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Jednomyślnie. Jednomyślnie Rada podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu czwartego, który brzmi podjęcie uchwały w sprawie stawek od podatków od środków transportowych. Zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Jednomyślnie.
Również jednomyślnie tę uchwałę przyjęliśmy. Punkt 5 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych. I jak pamiętam z uzasadnienia, tam była drobna formalna korekta tylko. Zapytam pani panów radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Jednomyślnie. Również jednomyślnie przyjęliśmy tę uchwałę. I punkt 6 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie kolejnych planów zadań jednostek pomocniczych. Drodzy Państwo, w gwoli wyjaśnienia, bo mieliśmy taką króciutką też dyskusję w gronie Komisji Budżetu i Finansów, dlaczego na sesjach korygujemy. Rady osiedlowe cały czas się w pewnym sensie uczą swoich zadań. Postanowiliśmy z panem burmistrzem, z prezydium Rady Miejskiej, z najbliższymi współpracownikami pana burmistrza, że spotykamy się co kwartał z szefami rad, ażeby oni omawiali te zadania, które my jesteśmy potem zobowiązani uchwalać. Ponadto prosimy radnych, żeby chcieli uczestniczyć w tychże radach osiedlowych, bo później łatwiej jest na sesji zatwierdzać te plany pracy. Tak długo jak się ta praca no, do końca tak nie zorganizuje, nie chcemy, znaczy obiecaliśmy, że nie będziemy blokować inicjatyw, tylko wprowadzać ich kolejne inicjatywy na sesji, wierząc, że w przyszłości to nie będzie musiało być takie częste, jak pewne zadania już się po prostu wypracują, ustabilizują i w harmonogramy takie roczne, półroczne będą wpisywane. Na razie jednak to są ciała zbyt młode, uczą się, a więc obiecaliśmy, że nie będziemy, że będziemy iść im w ten sposób na rękę po prostu. Takie krótkie jakby uzasadnienie tego, że wprowadzają nam rady osiedlowe na sesję kolejne zadania. Zapytam panie i panów radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. 19 jednomyślnie przyjęło uchwałę, jeden się wstrzymał. Dziękuję. Rada Miejska większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła uchwałę. Punkt 7. Jesteśmy teraz w punkcie 6, tak? Tak, przepraszam bardzo, bo jeszcze wróciłem do piątki, tam była ta korekta statutu. Ok, punkt 7 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2020 i z tego co zauważyłem, to wymaga tajnego głosowania, tak? Rozumiem, że Biuro Rady przygotowało nam wszystko, co jest związane z takim sposobem procedowania. A więc tak, w pierwszej kolejności przewodnicząca zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, pani Krystyna Marków, odczyta opinię zespołu na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Następnie należy powołać trzyosobową komisję skrutacyjną, oczywiście dla wybraną spośród radnych, która przeprowadzi tajne głosowanie. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie dla każdego sądu i rejonowego i okręgowego. Czyli oddam głos pani Krystynie Marków. Proszę bardzo. Proszę może włączyć mikrofon. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odczytam opinię zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 15 października 2015 roku na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników został powołany uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 września 2015 roku. W składzie Krystyna Marków, sekretarz gminy, przewodniczący zarządu, zespołu, przepraszam, Stanisława Bocian, radna Rady Miejskiej, członek zespołu, Tomasz Sawicki, dyrektor Biura Rady Miejskiej Jednostek Pomocniczych, członek zespołu.
Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dziennik Ustaw 2015 roku, pozycja 133 i pozycja 509, zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, Dziennik Ustaw nr 121, pozycja 639, zwanego dalej rozporządzeniem. Zadaniem zespołu, zgodnie z artykułem 163, paragraf 2 ustawy, jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy pismem z dnia 26 maja 2015 roku skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego liczbie ławników wybieranych przez Radę Miejską w Polkowicach do poszczególnych sądów. Liczba ławników wybranych do Sądu Okręgowego w Legnicy – 3. Liczba ławników wybranych do Sądu Rejonowego w Lubinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 7. Do orzekania w pozostałych sprawach – 4. W terminie do 30 czerwca 2015 roku uprawnione podmioty oraz grupy obywateli dokonały zgłoszeń kandydatów, których zgłoszenia spełniły wymagania formalne. Do Sądu Okręgowego w Legnicy – 1 kandydat, do Sądu Rejonowego w Lubinie – 2 kandydatów. Zgłoszenia zostały złożone przez kandydatów na ławniku do dnia 30 czerwca 2015 roku na kartach zgłoszenia według wzoru ustalonego rozporządzeniem. Zespół dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników na posiedzeniu w dniu 15 października 2015 roku pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów ustawowych określonych w artykule 158 i artykule 159 ustawy. To jest artykuł 158, paragraf 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Paragraf 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Artykuł 159, paragraf 1. Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci, aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Paragraf 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie. Zespół szczegółowo przeanalizował także informację z dnia 23 lipca 2015 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Zespół po dokonaniu analizy zgłoszeń stwierdza, że kandydatka do Sądu Okręgowego w Legnicy Kazimiera Maria Wielgosz, zgłoszona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów w Polkowicach, spełnia wymogi określone w artykule 158, paragraf 1 ustawy. Zespół stwierdza, opierając się na informacjach w zgłoszeniu, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydatki nie dotyczą okoliczności, o których mowa w artykule 159 ustawy. Kandydatka do Sądu Rejonowego w Lubinie, Anna Maria Nowak,
zgłoszona przez Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie, warsztat terapii zajęciowej w Polkowicach, spełnia wymogi określone w artykule 158 paragraf 1 ustawy. Zespół stwierdza, opierając się na informacjach o zgłoszeniu, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydatki nie dotyczą okoliczności, o których mowa w artykule 159 ustawy. Kandydatka do Sądu Rejonowego w Lubinie, Jolanta Elżbieta Kustrowska, zgłoszona przez 50 obywateli, spełnia wymogi określone w artykule 158 paragraf 1 ustawy. Zespół stwierdza, opierając się na informacjach w zgłoszeniu, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydatki nie dotyczą okoliczności, o których mowa w artykule 159 ustawy. Opinię o zgłoszonych kandydatach zespół przygotował w oparciu o zgłoszenia kandydatów, informacje z dnia 23 lipca 2015 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o kandydatach. Wymienione wyżej dokumenty, protokół z przebiegu posiedzenia zespołu oraz lista obecności stanowią odrębną dokumentację do wglądu Biura Rady Miejskiej i jednostkach pomocniczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję przewodniczącej zespołu. Z tego wynika, że mamy tylu kandydatów, ile mamy miejsc. Z tego jeszcze się tylko dopytam, czy zwykła większość głosów oddana na kandydata w Radzie Miejskiej jest wystarczająca? Tak, okej. Okay. Żeby też wiedzieć, których kandydatów możemy, czy kandydaci otrzymali odpowiednią liczbę niezbędnych głosów dla wyboru, gdyż później te nazwiska wpiszemy do uchwały, która zostanie odczytana po wyborze. Pozwólcie Państwo, jeśli mogę sobie pozwolić, najbliżej przewodniczący, bo trzeba powołać trzyosobową komisję skrutacyjną, która przeprowadzi procedurę wyboru. Najbliżej Pani Przewodniczącej zespołu siedzą radni Pan Wojciech Marciniak, Pani Sulikowska i Pan Marek Staroń. Czy zgodzilibyście się pełnić rolę komisji skrutacyjnej? Bardzo Państwu dziękuję. W związku z powyższym stawiam wniosek, żeby wymienieni radni stanowili komisję skrutacyjną, wybrali sobie przewodniczącego i przeprowadzili tajne głosowanie. Kto z Pani i Panów radnych jest za wyborem wymienionych radnych? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Jednomyślnie. Prosiłbym komisję, żeby się ukonstytuowała i przejęła procedowanie w tym fragmencie sesji. Pani Grażyna Sulikowska będzie przewodniczącą. Dziękuję. Oddaję głos Pani Przewodniczącej. Proszę o przeprowadzenie procedury głosowania. Może zrobimy w ten sposób, żeby było sprawnie i żeby mnie było słychać. Będziemy po kolei alfabetycznie prosić Państwa tutaj do komisji, żeby pobrać głos. Tak? Czy będziemy zanosić, żeby nie było alfabetycznie? Tak? Pan Andrzej Bloch.
Tak, pani Beata Betka. Pani Stanisława Bocian już wybrała. Pan Stefan Ciżmar. Pan Kazimierz Fuczyło. Pan Eugeniusz Kicaj. Pani Mariola Kośmider. Pan Andrzej Kot. Pani Maria Kowalczyk od razu. Pani Beata Kulikowska. Pani Anna Leśniak. Pani Izabela Majewska-Spigiel. A, pomyliłam się, przepraszam pani Izabelo. Pan Wojciech Marciniak. Pan Piotr Nowak. Już pan Emilian Stańczyszyn. Marek Staroń. I ja, Grażyna Sulikowska. Ireneusz Traczyk. Tu z tej strony, tak. Pan Adam Trybka. Pan Adam. Pana Krzysztofa nie ma. Nie ma. Jolanta Węgierska-Januszkiewicz. Tak. To wszyscy. Pana Krzysztofa Wawika nie ma, prawda? Czy wszyscy otrzymali karteczki? Tak? Przystępujemy do głosowania. Urna jest tutaj. Przejdziemy, czy jak? Czytam. To czego jeszcze nie? Tak, jeszcze. Urna przejdzie chyba, ale będę czytać, prawda? Nie? Aha. Przystępujemy do wrzucania tych naszych kartek. I po kolei. Pan, tak. Pan Andrzej Bloch. Pani Beata Betka. No, widzę. Pani Stanisława Bocian. Pan Stefan Ciżmar. Pan Kazimierz Fuczyło. Pan Eugeniusz Kicaj. Pani Mariola Kośmider. Pan Andrzej Kot. Pani Maria Kowalczyk. Pani Beata Kulikowska. Pani Anna Leśniak. Leśniak już. Gdzie ta pani Ania jest? Pani Majewicz-Spigiel Izabela jest. Pan Wojciech Marciniak. Pan Piotr Nowak.
pan Emilian Stańczyszyn. Pan Marek Staroń. I teraz ja, Wilkowska. Pan Ireneusz Traczyk. Pan Adam Trybka. I pani Jolanta Węgierska-Januszkiewicz. Chyba wszyscy. Teraz komisja przeliczy głosy. Czy chcecie państwo, żeby ogłosić przerwę? Tak? No to ogłaszam 5 minut przerwy w takim razie. Dalej nie możemy, dalej nie możemy.
Po przerwie proszę panią przewodniczącą o poinformowanie nas o wynikach głosowania. A sugeruję na siedząco, pani przewodnicząca, będzie i wygodniej, i lepiej słychać będzie. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych sporządzony na sesji w dniu 30 października 2015 roku na kadencję od 2016 roku do 2019. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący komisji Grażyna Sulikowska, członek komisji pan Wojciech Marciniak, członek komisji pan Marek Staroń po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Polkowicach obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 20 osób. Na ławników do Sądu Rejonowego w Lubinie zgłoszono kandydatury Jolanty Elżbiety Kustrowskiej, Anny Marii Nowak. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 20. Liczba kart wyjętych z urny 20. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów oddanych za wyborem kandydatki na ławnika Jolanty Elżbiety Kustrowskiej 19 głosów. Przeciw wyborowi 0 głosów. Bez dokonania wyboru 1 głos. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Jolanta Elżbieta Kustrowska uzyskała 19 głosów za wyborem i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Lublinie. Liczba głosów oddanych za wyborem kandydatki na ławnika Anny Marii Nowak 19 głosów, przeciw wyborowi kandydatki na ławnika 0 głosów, bez dokonania wyboru 1 głos. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Anna Maria Nowak uzyskała 19 głosów za wyborem i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Lublinie. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych sporządzony na sesji w dniu 30 października 2015 roku na kadencję od 2016 roku do 2019 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący komisji Grażyna Sulikowska, radny Wojciech Marciniak, radny Marek Staroń po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Polkowicach obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 20 osób. Na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy zgłoszono kandydaturę Kazimiery Marii Wielgosz. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 20. Liczba kart wyjętych z urny 20. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów oddanych za wyborem kandydatki na ławnika 19 głosów, przeciw wyborowi kandydatki na ławnika 1 głos, bez dokonania wyboru 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Kazimiera Maria Wielgosz uzyskała 19 głosów za wyborem i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy. Dziękuję pani przewodniczącej, dziękuję komisji skrutacyjnej. Pozwólcie państwo, że odczytam w takim razie uchwałę Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2020. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, w wyniku tajnego głosowania do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2016-2020 ławnikiem została wybrana Kazimiera Maria Wielgosz. Punkt drugi. W wyniku tajnego głosowania do Sądu Rejonowego w Lubinie na kadencję 2016-2020 ławnikami zostali wybrani Jolanta Elżbieta Kustrowska, Anna Maria Nowak. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Polkowicach. Dziękuję państwu. Ta uchwała nie podlega już głosowaniu. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
Po kilkunastu latach funkcjonowania związku zmienił się trochę stan prawny, a więc było bardzo wiele elementów, które wymagało dostosowania. Burmistrzowie, wójtowie chcieli, żeby sprecyzować kadencyjność. Najwięcej chyba emocji w gronie związku wywoływał fakt posiadania majątku wytwarzanego na poszczególnych gminach. Ten statut stanowi, że w przypadku wyjścia gminy ze związku lub w innych sytuacjach, kiedy gmina już nie należy do związku, cały majątek wytworzony przez związek na terenie tej gminy staje się własnością tejże właśnie gminy, bez względu na przyczyny po prostu. I to na tym chyba najbardziej zależało większości burmistrzów i wójtów. Tyle może w kwestii takiego dodatkowego uzupełnienia. Czy są może jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu statutu? Przypomnę, że aby statut wszedł w życie, muszą jednomyślnie go przyjąć wszystkie rady 8 gmin związkowych. Jeśli nie ma, pozwólcie Państwo, że przystąpię do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. 19 za przyjęło i jeden się wstrzymał. Dziękuję. Większością głosów przyjęliśmy tę uchwałę. Punkt 9 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy. Pani burmistrz Renata Dębek, proszę o kilka słów wyjaśnienia do tej uchwały. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się do gminy o wsparcie rodziny z wschodniej Ukrainy. To były obszary objęte działaniami wojennymi. Rodzina składa się z 4 osób. Jedna z, znaczy córka jest obecnie studentką. Są to dwie osoby, są to obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach porozumienia z KGHM Polska Miedź S.A. przedsiębiorstwo miałoby wyremontować mieszkanie, które zostanie udostępnione z zasobu mieszkaniowego gminy Polkowice. Komisja Mieszkaniowa jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie ten wniosek. Dziękuję. Z tego, co pamiętam z uzasadnienia, rodzice mają oboje wykształcenie wyższe, prawda? To taki dodatek może warto, żeby... I przepraszam, jeszcze KGHM zapewnił zatrudnienie ojcu tej rodziny. No to tym... To też jest bardzo ważne. Dziękuję. Czy są może pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwałę przyjęliśmy jednomyślnie. Dziękuję. Rada Miejska przyjęła uchwałę jednomyślnie i przechodzimy do kolejnego, już 10 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania województwa dolnośląskiego nazwanego przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą powiatową nr 1125D i projektowaną drogą gminną w Polkowicach. Proszę pana radnego Wojciecha Marciniaka o zabranie głosu. Tylko pytanie, w którym to jest miejscu, która to jest droga, bo to jest Chocianowska, i któraś tam dochodzi boczna powiatowa, bo nie wiem właśnie, czy to umieścić na mapie. Proszę, żeby pan burmistrz sprecyzował tę lokalizację. Szanowni Państwo, ta pierwsza uchwała, bo tu jest taki pakiet czterech uchwał, który dotyczy przebudowy układu drogowego nie tylko w Polkowicach Dolnych, ale również w obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Polkowice. I to pierwsze skrzyżowanie to jest przy wyjeździe z Polkowic Dolnych, kiedy przejedziemy tory kolejowe i zbliżamy się do skrzyżowania, gdzie w prawo skręcamy na Przemków i na wprost lecimy do Chocianowa, to jest właśnie w tym miejscu, ponieważ w tym miejscu będzie skrzyżowanie z drogą również gminną, która będzie skręcała w lewo
i odbijała właśnie w lewą stronę i dochodziła do skrzyżowania z drogą gminną, również gminną ulicą Fabryczną, za torami w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tam, gdzie zlokalizowany jest nasz najnowszy inwestor, firma Atlas Copco. Czyli to skrzyżowanie to jest właśnie za torami w stronę Chocianowa-Przemkowa. Dziękuję. Czy są inne może pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie ma, zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy. Również jednomyślnie przyjęliśmy tą uchwałę. Jako że faktycznie to pakiet uchwał, gdyby Pan Burmistrz bądź ktoś w imieniu Pana Burmistrza od razu omówił te pozostałe lokalizacje, to wtedy ten temat też byśmy mieli sprecyzowany. Drugą lokalizację opisze Pan Burmistrz Blow, bo chce się wypowiedzieć chociaż raz na sesji. Proszę. Jeżeli chodzi o tą drugą lokalizację, jest to skrzyżowanie sprojektowaną, znaczy będziemy projektować tą drogę dopiero, jest to droga liliowa łącząca ulicę Przemkowską z ulicą Chocianowską, a to skrzyżowanie ruchu okrężnego będzie również z drogą Fabryczną w kierunku Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Czyli jakby najbardziej uczęszczane skrzyżowanie na ulicy Chocianowskiej na Dolnych Polkowicach. Jest to ten wjazd do strefy ekonomicznej z Chocianowskiej. Mhm. I koniec lokalizacji, tak? Dobrze. No to przechodzimy do realizacji punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego. Zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwałę przyjęliśmy jednomyślnie. Jednomyślnie podjęliśmy tę uchwałę. Punkt 12 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania województwa dolnośląskiego o nazwie budowa ulicy Liliowej wraz z przebudową skrzyżowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 331 ulicy Chocianowskiej w Polkowicach. Zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Uchwałę podjęliśmy jednomyślnie. Również tę uchwałę Rada Miejska w Polkowicach przyjęła jednomyślnie. Punkt 13 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego konsekwentnie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Przyjęliśmy jednomyślnie uchwałę. Tę uchwałę również Rada Miejska podjęła jednomyślnie. Punkt 14 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Polkowice instrumentem płatniczym. Panie skarbnik, a cóż to za mądre pojęcie? Proszę nam wytłumaczyć. Bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy po wyborze banku na obsługę budżetu gminy Polkowice. Będzie teraz możliwość płacenia podatków w kasie urzędu kartami płatniczymi, ale żeby taka możliwość była, musimy mieć jeszcze tą uchwałę właśnie rad. Dlatego proszę. Na razie nie. Dziękuję. Czy są może jakieś pytania? Jeśli nie ma, zapytam Panie i Panów Radnych, kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwko uchwale? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwałę przyjęliśmy jednomyślnie. Punkty 15 i 16 zostały zdjęte z porządku obrad, a w związku z tym punkt 17, 18 można przenumerować właśnie na punkt 15 i 16, czyli punkt 15 brzmi: wnioski i interpelacje. Czy takowe są? Proszę, dwa zgłoszenia widzę. Pan radny Marek Staroń i pan radny Wojciech Marciniak. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Chciałbym, proszę Państwa, tylko skorzystać z okazji i powiedzieć, że dzięki dobrej współpracy i dobrej woli dwóch stron, Klubu Sportowego Polkowice oraz Rad Sołeckich, w dniach od 2 listopada do 18 grudnia na 5 polkowickich wioskach będą miały miejsce różnorodne zajęcia sportowe. Mówię tutaj o takich wioskach jak Sucha Górna, Sobin, Kaźmierzów, Komorniki i Jędrzychów. No i mieszkańcy tych miejscowości będą mogli skorzystać z takiej oferty sportowej jak Nordic Walking, Kickboxing, tenis stołowy, aerobik i fitness. No myślę, że bardzo dużo będzie informacji tutaj w naszych też lokalnych mediach. Dzisiaj się już pojawiły w internecie. No ja korzystając właśnie z okazji za pośrednictwem telewizji również do tych zajęć mieszkańców tych miejscowości zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę pana radnego Wojciecha Marciniaka. Panie przewodniczący, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy polderu tego właśnie przed Sobinem. Czy on będzie rozbudowywany tak, żeby mógł właściwie spełniać swoją rolę i zabezpieczyć Sobin przed zalaniem? Nową Wieś, tam się też planuje taką inwestycję zwaną kanał Ulgi. Na jakim to jest etapie? Czy to będzie realizowane? To jest pierwsze moje pytanie o tą rzecz. A drugie pytanie dotyczy targowiska w Polkowicach. Podobno ma być, czy były plany budowy hali, czy będzie coś robione właśnie na targowisku w Polkowicach. Takie słuchy mnie doszły i właśnie jestem ciekaw, czy tutaj się coś dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Zostałem wyznaczony do odpowiedzi tutaj przez moje koleżanki i kolegów. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, no to są, no, pierwsza sprawa oczywiście dotyczy Sobina i dużego projektu, który już trwa od kilku lat. Jeżeli chodzi o zakończenie budowy polderu zalewowego, co nie jest zbiornikiem, wielokrotnie o tym też mówiliśmy, jest to tymczasowe miejsce zalewowe, tak zwany polder zalewowy. Wykonany został pierwszy etap, natomiast planowane jest już wykonanie drugiego etapu, jest wydane pozwolenie wodnoprawne, prawda, jak dobrze pamiętam, i po przeprojektowaniu z uwagi na wyłączenie ze zbiornika część tam fragmentu drogi, który zostawiamy, miał być wcześniej ta aleja dębowa, tam panie Wojtku miała zniknąć, ona zostanie. Tak, szkoda by było, poza tym kosztowne przedsięwzięcie. Dlatego ten drugi etap będzie obejmował trochę mniejszy obszar i aby ten bilans wód, który jest bardzo istotny dla układu Dolnych Polkowic, miasta, specjalnej strefy ekonomicznej z punktu widzenia rozwoju tych obszarów, szczególnie Dolnych Polkowic i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, aby to nam się zbilansowało z punktu widzenia przyszłych wydawanych pozwoleń wodnoprawnych na tych obszarach, powstała również wtedy pomysł na inwestycję tak zwanego kanału Ulgi, na który już jest chyba nawet wydane pozwolenie na budowę, z tego co pamiętam. No i dalej to już jest teraz kwestia rozpoczęcia inwestycji poprzedzona znalezieniem na to środków finansowych. Myślę, że docelowy układ musi powstać. Będziemy starali się go przeprowadzić, nie tylko biorąc pod uwagę i bezpieczeństwo powodziowe Sobina, ale również funkcjonowanie i rozwój tych obszarów i strefy i rozwoju miasta w obszarze Dolnych Polkowic. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, targowisko. Drodzy Państwo, targowisko w tym swoim trwającym układzie przy różnych takich zabiegach liftingowych ma już swoje lata. Targowisko jest mocno eksploatowane, szczególnie pawilony, które, jak dobrze Państwo pamiętacie, w 2000 roku zostało wybudowane z tymi pawilonami. To wszystko już jest w dosyć kiepskim stanie technicznym i osoby handlujące na targowisku proszą mnie, żeby no, spróbować zrewitalizować targowisko. No, jest kilka pomysłów na to. Jednym z pomysłów jest również przeniesienie targowiska w inne, równie dobre miejsce, co nie jest takie proste, bo nie trzeba być specjalistą, żeby przy analizie obszaru miasta próbować znaleźć fajny, atrakcyjny,
ładny, prosty teren w dosyć dobrym położeniu, blisko intensywnej zabudowy, żeby tam zorganizować targowisko. To nie jest takie proste, bo każdy kawałek wykorzystujemy na różne cele od wielu lat. Oczywiście takim miejscem mógłby być Dolne Opolkowice, tylko mówimy raczej o handlu targowiskowym i o kliencie tuż obok. I to jest problem, żeby takie miejsce znaleźć. Chociaż szukamy. Mamy dwie propozycje, będziemy się do nich przymierzać. Zlokalizowane w okolicach osiedla Hubala, osiedla Dąbrowskiego. Jeżeli to nam się nie uda, to wówczas popracujemy wspólnie z handlującymi na targowisku nad sposobem, pomysłem rewitalizacji tej części targowiska, na której się dzisiaj targowisko znajduje. Jednego na pewno nie możemy zmienić. Hala targowa, która tam się znajduje, nie może zniknąć stamtąd, ponieważ więźba dachowa jest pod ochroną konserwatora zabytków i ten budynek musi pozostać. I prawdopodobnie, jeżeli targowisko by tam zostało, to dalej by nam się odbywał handel. Musielibyśmy tylko znaleźć pomysł na nowy sposób urządzenia pozostałej przestrzeni, bo faktycznie stan techniczny tych wszystkich budynków jest coraz gorszy, szczególnie kiedy jest jesień, zima i tam się ciężko tym ludziom handluje. Tak zakończyliśmy, można powiedzieć, na dziś spotkanie kilkanaście dni temu tutaj w ratuszu. Zaprosiłem wszystkich handlujących i wspólnie będziemy myśleć razem z handlującymi nad przyszłością targowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy są może jeszcze inne wnioski bądź interpelacje? Jeśli nie, przystąpię do realizacji ostatniego punktu porządku obrad. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja na podstawie artykułu 24h ustawy, ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Przedkładam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. Pierwsze. Oświadczenia majątkowe osoby zobowiązane złożyły w ustawowych terminach, to co najważniejsze, wszystkie osoby, wszyscy radni. W złożonych oświadczeniach stwierdziłem również Urząd Skarbowy no, pewne błędy. Prośba, żeby w kontakcie z Biurem Rady Miejskiej osoby wymienione te błędy skorygowały po prostu, z uwagi na to, że były mówimy o oświadczeniach składanych na koniec kadencji 2010-2014, na oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018 i chodzi też o oświadczenia składane według stanu na dzień 31 grudnia 2014. Dotyczy to bardzo różnych osób. Osoby, których to dotyczy, otrzymają informacje z Biura Rady Miejskiej wraz z niezbędnymi korektami, które należy złożyć. Zainteresowani oczywiście dzisiaj mogą się dowiedzieć już i odebrać sobie stosowne informacje na ten temat. Drodzy Państwo, pozwólcie, że zakończę siódmą sesję Rady Miejskiej i poproszę Klub Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic, żeby na 5 minut jeszcze po sesji został. Dziękuję Państwu bardzo.